punkcie drugim dzisiejszego posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej będziemy wysłuchiwać pana Andrzeja Długosza, założyciela agencji Cross Media PR. Pan Andrzej Długosz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był członkiem, a następnie przewodniczącym przez 3 kadencje Rady Nadzorczej Polskiego Radia. Był członkiem Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej S.A., wiceprezydentem pracodawców RP. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. jako dyrektor do spraw korporacyjnych Grupy Żywiec oraz dyrektor pionu Public Affairs Barson Marsteller. Od wielu lat doradza klientom m.in. w zakresie komunikacji kryzysowej, planowania strategii komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej oraz działań Public Affairs. Panie prezesie, chciałem pana zapytać, to jest tradycja podczas naszych obrad, kiedy pan się dowiedział o atakowaniu pana telefonu narzędziem bronią cybernetyczną Pegasus? Jaką pan ma wiedzę, kiedy pana atakowano, ile razy, w jaki sposób? I z czym pan te ataki cybernetyczne na pana telefon wiąże? Bardzo proszę. A duży. O. Dzień dobry, witam państwa. Pierwszy raz dowiedziałem się o tym, że byłem monitorowany Pegasusem od pana redaktora z Gazety Wyborczej, który zadał mi pytanie, czy jestem gotów porozmawiać z nim na ten temat. Wyraziłem taką zgodę, umówiliśmy się na spotkanie, zadał mi pytanie, czy zgodzę się udostępnić swój telefon do tego, żebym mógł zgrać tą część oprogramowania, która pozwoli stwierdzić, czy nie był monitorowany telefon. To spotkanie było, o ile mnie pamięć nie myli, na początku czerwca i wtedy się dowiedziałem o tym, że byłem monitorowany. Według danych, które otrzymaliśmy z Amnesty International, gdzie specjalista dokonał sprawdzenia telefonu, wchodzono 61 razy na moje urządzenie, ściągając około 2 gigabajtów urządzeń. Według informacji od pana redaktora jestem podobno w czołówce osób, które były w ten sposób monitorowane. Mogę powiedzieć, że panowie z CBA musieli być bardzo sfrustrowani, ponieważ mam taką przypadłość, że głównie używam tego telefonu, czyli Nokii 6310. Ona ma taką cechę, że nie ma w sobie procesora i za głupia, żeby ją przejąć Pegasusem, aczkolwiek można ją oczywiście podsłuchiwać, jak każdy telefon, tyle tylko, że służby muszą to robić za wiedzą sądu i muszą instalować ten podsłuch u operatora. Jak rozumiem, stosowanie programu Pegasus miało na celu słuchanie poza obiegiem formalnym. I na dodatek nie tylko chodziło o podsłuchiwanie rozmów, ale sprawdzenie również wszystkich kontaktów z wykorzystaniem komunikatorów, adresów mailowych i tak dalej. Więc zakładam, że akurat do momentu pandemii, czyli do roku 2020, używałem iPhone'a głównie w czasie wyjazdów, które, nie ukrywam, w związku z moją pracą mają charakter powtarzalny i dosyć częsty. I głównie do robienia zdjęć w czasie wyjazdów turystycznych, ponieważ iPhone ma taką funkcję, że daje lokalizację i zachowuje ją w pamięci i można potem wykorzystać przy opisywaniu zdjęć robionych normalnym aparatem fotograficznym, więc głównym źródłem informacji dla oficerów CBA były moje filmy i zdjęcia z wyjazdów turystycznych. Podejrzewam, że również słuchano rozmów, które toczyły się w obecności telefonu, ale w przeciwieństwie do osób, które stawały przed państwa komisją, ja wówczas iPhone'a używałem pomocniczo, więc on czasami leżał gdzieś w samochodzie, czasami w plecaku. Aczkolwiek oczywiście dostępność do poczty i komunikatorów gwarantowała sprawdzenie iluś rzeczy, których uczestniczyłem. Jeżeli chodzi o pana przewodniczącego pytanie dotyczące, czy wiąże to z jakimiś konkretnymi zdarzeniami, powiem tak, rok 2018 i 2019 to czas kampanii wyborczych do Europarlamentu i do samorządu i do parlamentu. Nie jest tajemnicą, że moje poglądy polityczne są, nie mają żadnego związku z obecnie rządzącą władzą i nie jest również tajemnicą, że jestem osobą aktywną na mediach społecznościowych, wyrażając jednoznaczną krytyczną ocenę obecnego porządku i obecnych władz.
Jeżeli chodzi o projekty, które realizowałem, pracuję, według mojej wiedzy istnieje zapis na moje nazwisko i na moją agencję w spółkach Skarbu Państwa. Zrobiliśmy taki dowcip w 2016 roku. Wystartowaliśmy w dwóch przetargach, które organizowało PGNiG. My w latach 2011-2015 pracowaliśmy jako agencja obsługująca PGNiG w zakresie komunikacji dotyczącej gazu łupkowego. Przeprowadziliśmy ponad 70 konsultacji na terenie województw, w których były prowadzone prace poszukiwawcze. I uważaliśmy, że naszym obowiązkiem jest, nawet jeżeli nowa władza nie chciała z nami pracować, było przekazanie informacji. Wysłaliśmy tą całą informację, ale dla testu wystartowaliśmy w przetargu w roku 2016 w marcu i potem powtórzonym bodajże w czerwcu. I dla dowcipu daliśmy bardzo niską cenę, jednocześnie dając bardzo merytoryczny wsad, bo mieliśmy pełną wiedzę na ten temat. Oba przetargi unieważniono, już nigdy nie wrócono do tego przetargu, więc wiem, że wiem również od osób, które dzisiaj pełnią kierownicze funkcje w spółkach Skarbu Państwa, a miałem okazję z nimi pracować za czasów słusznie minionego reżimu Platformy Obywatelskiej i PSL-u, że po prostu jest zapis na moje nazwisko, więc jakby spółki Skarbu Państwa nie są przedmiotem, w którym możemy konkurować i stawać. W związku z tym pracujemy głównie dla prywatnych klientów. I zakładam, że jednym z powodów, który uruchomiono tą procedurę, był fakt, że istotnie znam Pawła Tamborskiego od wielu lat i to zanim został wiceministrem skarbu, bo spotkaliśmy się w czasach, kiedy pracował w banku Kreditanstalt, banku inwestycyjnym. Pracowaliśmy przy kilku procesach prywatyzacyjnych i w czasie, kiedy pełnił funkcję wiceministra skarbu, kilkakrotnie do mnie dzwonił z pytaniem, co bym zrobił w tej czy w innej sprawie i udzielałem takich konsultacji. Chcę wyraźnie zaznaczyć, bo w kilku publikacjach medialnych znalazła się informacja, że pracowałem przy procesie prywatyzacji firmy Ciech. Otóż nigdy nie pracowałem przy procesie prywatyzacji firmy Ciech, jak również nie pracowałem dla Ministerstwa Skarbu Państwa jako agencja świadcząca usługi, bo praca wiąże się z wystawianiem faktur. Ja nie wystawiałem faktur, ani nie miałem żadnego zlecenia. Fakt nie jest tajemnicą, że zarówno Rafał Baniak, jak i Paweł Tamborski są mi znani, tak mówię, od wielu, wielu lat, zanim objęli te funkcje. I ja mam taki zwyczaj, że jak ktoś mi zadaje pytanie, a znam odpowiedź, albo wydaje mi się, że znam tą odpowiedź, to tej odpowiedzi udzielam. I tak też było w tym przypadku, kiedy Paweł Tamborski pełnił funkcję wiceministra. I zakładam, że prawdopodobnie służby chciały wiedzieć, czy w jakiś sposób nie doradzam, nie koordynuję, nie wiem. No zakładam, że taki może być powód. To jakby początek tej współpracy. Kampanie wyborcze, które były w tych latach, również miały zapewne wpływ. Chcę zaznaczyć, że zarówno Mariusz Kamiński, jak pan Wąsik, to są moi koledzy z Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Byłem aktywnym działaczem w końcówce lat 80., tyle że w Krakowie, a oni w Warszawie. I być może chcieli się dowiedzieć, co robimy w krakowskim środowisku Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Chociaż większość tego środowiska dzisiaj jest związana z Prawem i Sprawiedliwością, więc powinni wiedzieć, co się tam dzieje. A na poważnie, jest jeden projekt, który moim zdaniem mógł być przedmiotem zainteresowania władz. Projekt ma o tyle ciekawą historię, że po latach nabrał bardzo dużego znaczenia moim zdaniem. Otóż pracowałem od roku 2016 i pracuję do dzisiejszego dnia dla inwestora notowanej na giełdzie we Frankfurcie spółki HMS Bergbau, która próbowała zbudować za prywatne pieniądze kapitału amerykańsko-szwajcarsko-niemieckiego kopalnię węgla kamiennego w Polsce, wykorzystując istniejącą jeszcze wówczas infrastrukturę kopalni Krupiński, która była przeznaczona do likwidacji. Zamiast 200 milionów złotych za infrastrukturę, 5 tysięcy miejsc pracy i 3,5 miliona ton węgla, które dzisiaj byłyby na polskim rynku, budżet państwa wydał 600 milionów złotych na zasypanie i zniszczenie tej kopalni. W roku 2018-2019 prowadziliśmy bardzo rozbudowaną korespondencję z panem premierem, znaczy jednostronną korespondencję może tak, bo nigdy nie spotkaliśmy się z reakcją. Prowadziliśmy korespondencję adresowaną do wszystkich świętych w państwie, pokazując absurd sytuacji, w której państwo polskie niszczy coś, co może służyć rozwiązaniu istotnych problemów i potrzeb społecznych. Wiem, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadziła absurdalne postępowanie, w którym stwierdzono, że zarząd JSW za czasów słusznie minionego reżimu budował i wykonywał inwestycje pod tak zwanego Niemca. A jak wiemy, Niemiec jest dzisiaj bardzo wygodnym tematem. Tak było i tak jest nadal. Kłopot polegał na tym, że wszystkie inwestycje, o których mówiono, skończyły się w roku 97. Trudno sobie wyobrazić, że ktokolwiek wtedy mógł planować o tym, że się pojawi inwestor prywatny, podkreślam. To miały być prywatne inwestycje finansowane ze środków spoza Polski.
Minister Tchórzewski poinformował inwestora, że nie chce i nie potrzebuje tej kopalni. Mimo to udało nam się pozyskać właśnie chyba w roku 2018 decyzję Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na tą inwestycję, gdzie zaaprobowano tą inwestycję, a później Przepraszam, niestety... czy pan senator Bury mógłby wyłączyć swoje urządzenie? A potem tą zgodę unieważniono dwa lata temu i tej inwestycji nie ma. Zresztą to jest kolejny inwestor, który się szykuje do pozwu przeciwko państwu polskiemu, bowiem Ministerstwo Skarbu Państwa w sposób absurdalny najpierw się zgodziło na przeprowadzenie due diligence, to się działo w roku 2020, a następnie po kilku miesiącach przerwało te rozmowy po poniesionych kosztach, po przeprowadzonej procedurze, tuż przed tym, jak miały się rozpocząć negocjacje cenowe, twierdząc absolutnie nieprawdziwie, że to jest sprzeczne z programem, który miał być przygotowany przez Unię Europejską dotyczącą jakby tego procesu dostosowywania terenów likwidowanych kopalni do nowej gospodarki. Zakładam, że to jest jeden z obszarów, który na pewno był przedmiotem zainteresowania, bowiem wiem, że państwo polskie zrobiło wszystko, żeby wygonić każdego prywatnego inwestora z sektora górnictwa, nie tylko węgla kamiennego, ale również na przykład miedzi. Skończy się to pewnie pozwami liczącymi miliardy złotych, no ale miliard złotych spalonych przez państwo polskie to jest nic, jeżeli liczy się ta misja zasadnicza. Więc zakładam, że to mogą być przyczyny. Natomiast jeżeli pan przewodniczący pyta mnie tak do końca, jaki był powód, naprawdę trudno mi sobie wyobrazić. Powiem szczerze, że jak dowiedziałem się od pana redaktora, że jedno wejście kosztowało około 40 tysięcy dolarów, 61 wejść to jest ponad prawie 2,5 miliona dolarów wydanych na słuchanie takiego gościa jak ja, to muszę powiedzieć, że żyjemy w bardzo bogatym państwie, którego stać na bardzo wiele. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Może jedna uwaga, jedno pytanie. Jedna uwaga, ja rozumiem, że pan używa dość bogato ironii, ale potem zostaje to w protokołach i rozumiem, że pana stwierdzenie, że miliard złotych dla naszego państwa to jest nic, jest to właśnie ironia. Jest to ironia oparta o doświadczenie. Natomiast pytanie mam takie, bo cały czas pan mówi o 61 wejściach Pegasusem na pana iPhone'a. Czy byłby pan w stanie podać daty, przynajmniej pierwszą i ostatnią, kiedy to się działo? Już podam, jeśli mogę, muszę włączyć. Oczywiście, bardzo proszę. Bo nie wydrukowałem niestety tego dokumentu. Chcę zaznaczyć, że to jest dokument, który otrzymałem od Amnesty International, ale zakładam, że jego wiarygodność jest niebudząca wątpliwości. Gdyby komisja chciała poddać moje urządzenie kontroli, nie mam z tym żadnego problemu. Bardzo byśmy poprosili o kopię tego raportu od Amnesty International. Wydrukuję. Pierwsze wejście miało miejsce 23 marca, tuż przed godziną 16. Był to SMS wysłany... A roku? Roku 2018, wysłany w formule WhatsApp. Account prosi o reaktywację. Następnie w marcu 26, 29, 29 dwa razy wchodzono. Potem jest przerwa, następnie jest maj. 12 dwa razy, potem 21, 22, 23 dwa razy, potem czerwiec, cały czas roku 2018, 26 trzy razy, 27 ponowiono wejście przez WhatsApp, przez system, przez SMS udający WhatsAppa, następnie listopad, trzy razy, w grudniu jeden raz i potem się zaczyna rok 2019. Luty 10 jeden raz, potem marzec 28 trzy razy. Bardzo ciekawe, bo to jest 21.52.20, 21.52.30 i 21.53.17. Nie znam się na tym. A 21.53 ściągnięto dużą dawkę danych. No i potem mamy kwiecień. W kwietniu bardzo intensywnie, bo 3, 17, 4 razy, 19, 2 razy, 26, 1 raz. W maju raz, 9, 2 razy, 16, 2 razy, 21, 1 raz, 22, 3 razy, 23, 2 razy, 28, 2 razy. I mamy czerwiec, o ile mnie pamięć nie myli, to jest czas kampanii wyborczej finiszującej.
Mamy 1, 4, 7, 10 czerwca dwa razy, 19 dwa razy, 23 dwa razy, 24 dwa razy. I mamy lipiec, 1 dwa razy, 2 lipca dwa razy, 3 lipca trzy razy, 4 lipca, 6 lipca, 8 trzy razy, 9 jeden raz, 16 lipca dwa razy, 22 trzy razy, 28 lipca. Następnie mamy sierpień, 6 dwa razy, 9 dwa razy, 13 jeden raz, 14 sierpnia jeden raz i wrzesień raz, 2, 3, 4, 5, 6 razy 2 września 2019 roku. Raz, 2, 3, 4 razy 4 września, 3 razy 5 września, 2 razy 7 września i mamy październik, raz, 2, 3, 4 razy 25 października, raz 26, 4 razy 28 października, raz 29 października, 2 razy 30 października, 2 razy 31 października i 2 razy w listopadzie 2019 roku. To jest ostatnie wejście. W sumie zgodnie z tym, co podaje raport, ściągnięto w sumie 1,8 gigabajta danych. Raport jest sporządzony przez eksperta Amnesty International. Bardzo dziękuję. Pytanie zadaje pan senator Sławomir Rybicki. Dziękuję. Rzeczywiście skala, obszar czasowy, ilość pobranych gigabajtów robi wrażenie. To też, myślę, jest taka metoda, którą w rybactwie nazywa się trałowaniem, czyli takim szerokim zarzucaniu sieci i ciągnienie tych sieci z nadzieją, że coś do tych sieci wpadnie. No takie mam wrażenie, że szukano albo wiedzy, albo haka na kogoś, może na pana. Pan podawał już możliwe przyczyny, dla których ta inwigilacja miała taki rozmiar. Może gdyby pan zechciał również tą swoją refleksję poszerzyć i rozwinąć te wątki związane z możliwymi obszarami zainteresowania służb w pana przypadku. No była kampania wyborcza, o której pan mówił. Gdyby pan próbował powiązać jednak te działania przy użyciu Pegasusa, no, programu o charakterze antyterrorystycznym, a nie służącym inwigilowaniu obywateli. I czy w związku z tym nielegalnym, jak sądzę, inwigilowaniem zamierza pan podjąć jakieś kroki prawne? Dziękuję. Oczywiście moje oświadczenie może tylko się opierać o moją dobrą wolę i dobre imię, jeżeli prawicowi publicyści uznają, że takie dobre imię jeszcze posiadam, bowiem lubią mnie przedstawiać jako czołowego PR-owca Platformy Obywatelskiej, mimo tego, że dla Platformy Obywatelskiej jako organu partyjnego ostatni raz pracowałem bodajże w roku 2006 albo 2007. Natomiast nie ukrywam, że wspierałem indywidualne kampanie kilku kandydatów, na dodatek, żeby było to ciekawiej, nie tylko z listy Platformy Obywatelskiej, ale także Lewicy czy PSL-u, bowiem wspieram wszystkich kandydatów, którzy próbują zmienić obecnie panujący porządek polityczny w Polsce. Co do tego, z czym wiążę, chcę zaznaczyć, że właśnie nie pracowałem dla Komitetu Wyborczego żadnego szczegółowego, natomiast wspierałem poszczególnych kandydatów oraz wspólnie z grupą obywateli, którzy dla dowcipu nazwali się Grupa Piwnica, bowiem spotykaliśmy się w podpiwniczeniu jednej z willi w Milanówku. I w roku 2018, i w roku 2019, i w roku 2020, i w 2021, jak również dzisiaj, spotykamy się i rozmawiamy, co zrobić, żeby wygrała opozycja. Są to działania, podkreślam, obywatelskie w tym sensie, że nikt nam za to nie płaci, nikt nam tego nie zleca. To są w większości ludzie, którzy już mają za sobą karierę zawodową jakby zakończoną i są emerytami, ale mają na sercu sprawy Polski i próbują prowadzić te działania na tyle, ile potrafią. Głównie dotyczy to obszaru mediów społecznościowych. Stworzyliśmy taki profil, który się nazywa Prawdziwa Polska, który wygląda jak pisowski, a pokazywał prawdę o Polsce PiSu w sposób no, tak, jakim my go widzimy. Dzięki prywatnym pieniądzom, które zebraliśmy i sponsorowaliśmy, wykupywaliśmy reklamę w Facebooku, dotarliśmy do, było ponad 10 milionów odsłon, więc uważam, że to jest ważny kanał. Podkreślam, robiliśmy to jako grupa obywateli, a nie grupa wspierająca tą czy inną partię, czy jak to lubią panowie z PiS-u mówić,
sterowana albo opłacana przez Niemców Brukselę, czy jakiś inny obcy wraży polskiemu interesowi narodowemu kanał. Zakładam, że tego typu działania nie cieszą się przychylnością władz, ale ja powiem tak, jako młody człowiek, pierwszy raz miałem założone kajdanki 11 listopada 1983 roku, kiedy miałem tą nieznośną manierę, że wspólnie z kolegami próbowaliśmy celebrować prawdziwe święto niepodległości, które wtedy było nielegalne. Byłem już elementem antysocjalistycznym, wichrzycielem, niekonstruktywną opozycją. Teraz jestem elementem animalnym i parę innych przezwisk, które wszyscy znamy, więc jestem przyzwyczajony do tego, że moja ojczyzna raz mnie pieści, raz mnie kopie. Nie zmienia to faktu, że wykonuję swoje działania tak, jak ja rozumiem patriotyzm i interes miejsca, w którym żyję, bo nie mam innego miejsca i nie zamierzam wyjeżdżać z Polski, niezależnie od tego, co pan Jarosław Kaczyński mówi. Znaczy powiem tak. Dlaczego władze słuchały mnie? Zostałem widocznie wytypowany jako osoba, która zna wiele osób i nie jest to tajemnicą, że z dużą częścią polityków różnych obozów, zresztą żeby było jasne, pana Mateusza Morawieckiego znam bardzo dobrze, bo przez 3 lata pracowałem dla niego jako doradca. Byłem kilka razy na różnych imprezach jako gość banku BZWBK. Więc do pana premiera zwracałem się po imieniu. Aczkolwiek, żeby nie było żadnych wątpliwości, od roku 2014, mniej więcej od końca roku 2014, nie miałem okazji z nim rozmawiać. A telefon jego, który mam, telefon komórkowy, prawdopodobnie już nie jest aktualny, ale nie sprawdzam, czy jest aktualny, bo nie mam mu nic do powiedzenia. W związku z tym być może funkcjonariusze uznali, że jestem na tyle wartościową osobą, że próbowali się tego dowiedzieć. Chcę zaznaczyć, że w roku 2016 byłem przesłuchany, przeszukano moje mieszkanie, moje biura w poszukiwaniu materiałów dotyczących prywatyzacji firmy Ciech. No i mogę tylko powiedzieć tyle, że na przykład zatrzymano, ponieważ w roku 2015 przeszliśmy do tak zwanej chmury, w związku z tym serwer, który został rozmontowany i takie szuflady, w których była cała zawartość historyczna zamontowana, zostały zabrane przez CBA. Po 2 latach zwrócono mi ten worek, który zaplombowano w mojej obecności, ale wszystko wyglądało na to, że nigdy nie został utworzony. W związku z tym, gdyby CBA naprawdę chciało wiedzieć, co myśmy robili w tym czasie, kiedy była prywatyzacja firmy Ciech, to pewnie by się mogli dowiedzieć, bo tam była cała korespondencja z internetu. Co więcej, przekazałem informację panom oficerom, którzy się pojawili w liczbie 15 w moim biurze, a biuro nie jest duże, że jeżeli chcą wydruków, to bardzo proszę o zlecenie, bo mamy dzierżawioną drukarkę i każda strona kosztuje 7 groszy, a dokumentów, których zidentyfikowaliśmy w tym procesie, było ponad 5 tysięcy w związku z tym. I to były dokumenty czasami półstronicowe, czasami 200-stronicowe prezentacje, które pracowaliśmy, bo myśmy pracowali dla firmy Ciech. To ważna informacja. Natomiast nigdy nie pracowaliśmy przy prywatyzacji firmy Ciech. Więc zakładam, że jak słusznie pan senator zauważył, trałowanie ma taką specyfikę, że zawsze coś się znajdzie. Jeżeli nie będzie dowodów na twarde przestępstwo, to można zawsze oskarżyć o nielegalne wykorzystywanie oprogramowania komputerowego. Ja mogę powiedzieć, że w roku 2005 zostałem zatrzymany pod zarzutem tego, że byłem w wielkiej grupie, zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było wyłudzenie kilkudziesięciu milionów złotych, jak twierdził pan prokurator Ireneusz Kunert, dzisiaj w IPN-ie. Przez 3 dni byłem bohaterem głównych wydań Wiadomości. Przedstawiano mnie aresztowany przewodniczący Rady Nadzorczej Andrzej D., bliski przyjaciel Donalda Tuska. Był to czas, kiedy Platforma Obywatelska przegrała kampanię wyborczą do Sejmu, a trwała jeszcze kampania prezydencka. Zostałem oskarżony o różne rzeczy. Głównie chodziło o to, że występowałem o zwrot VAT-u i odzyskiwałem pieniądze idące w miliony złotych. Jest jeden kłopot. Moja firma nigdy nie wystąpiła o zwrot VAT-u, ale pan prokurator na mowie końcowej, kiedy zostałem finalnie skazany, powiedział, że mogłem. Na moją sugestię, że proszę mi w takim razie dołożyć zarzut usiłowania gwałtu, bo posiadam przy sobie narzędzie i ono jest w dalszym ciągu sprawne i może to też będzie powód do skazania. W związku z tym nie mam wątpliwości, że żyjemy w kraju, w którym postawienie od człowieka wolnego do niewolnego dzieli kartka papieru A4 i czerwona pieczątka z napisem prokurator prokuratury rejonowej. Jest takie powiedzenie, które przypisuje się prokuratorowi Związku Sowieckiego Wyszyńskiemu. Dajcie mi człowieka, paragraf się znajdzie. Jako magister prawa, nie praktykujący, ale jednak blisko różnych problemów, mogę powiedzieć, naprawdę od człowieka całkowicie niewinnego do winnego jest tylko kawałek. Mogę powiedzieć, że po 22 latach sprawy, gdzie raz została sprawa umorzona ze względu na brak oczywistych znamion przestępstwa, następnie mnie uniewinniono, właśnie 1 czerwca zostałem skazany, tylko nie za działanie w zorganizowanej grupie przestępczej,
oszustwa i wyłudzenia VAT-u, co było podstawą wniosku o tymczasowy areszt, bo spędziłem 80 dni w areszcie, tylko o działanie na szkodę firmy, której jestem założycielem i współwłaścicielem i potwierdzenie prawdy w dokumentach, co gdyby było wtedy podstawą wniosku prokuratorskiego, nie dałoby mi się aresztować. A chodziło o to, żeby wykorzystać moje nazwisko przeciwko wtedy Donaldowi Tuskowi i nie mam wątpliwości, że taki był powód, bo jak twierdził ówczesny rzecznik prasowy Centralnego Biura Śledczego, został poproszony, żeby wziąć profesjonalną Betacam, a nie tylko kamerę VHS. Mogę powiedzieć, że 40 minut po moim zatrzymaniu, tutaj niedaleko, bo miałem biuro na ulicy Wiejskiej, 40 minut po moim zatrzymaniu były już paski i chodziło w telewizji, we wszystkich telewizjach chodziły już wtedy informacje. Więc ja doskonale wiem, jak się zarządza komunikacją kryzysową, jak się robi kłopoty, jak się z tych kłopotów wychodzi. W związku z tym zakładam, że po prostu szukano informacji, bo zakładano, że różne osoby mogą się konsultować ze mną albo w trybie formalnym, to znaczy zlecenia i tutaj to dotyczy firm prywatnych, albo właśnie na zasadzie konsultacji powiedz, co zrobić w takiej czy w tej czy w innej sprawie, bo nie jest tajemnicą, że tak powiedziałem, różnym osobom udzielam wsparcia i konsultacji. Nie wiem, czy to satysfakcjonuje pana senatora. Bardzo interesująca wypowiedź, bardzo znamienna. Natomiast ja dodam jeszcze pytanie, czy rozważa pan podjęcie kroków prawnych wobec państwa polskiego? Zacznę od pierwszej kwestii. Mam do Wysokiej Komisji jedną wielką prośbę jako obywatel Rzeczpospolitej Polskiej. Po konsultacji z prawnikami doszedłem do wniosku, że jest taki obszar, który do tej pory się nie pojawił w przestrzeni. A myślę, że warto, żeby on się pojawił. Bardzo apeluję do komisji, żeby zwróciła się do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie kontroli umowy między CBA a firmą, która sprzedała Pegasusa w kontekście zabezpieczenia danych osobowych, które w wyniku procesu inwigilacji znajdują się na serwerach CBA i firmy NSO, która ma tak zbudowany system, że zawsze, niezależnie od tego, kto korzysta z tego serwisu, te dane znajdują się na serwerach w Izraelu. Nie chcę opowiadać kiepskiego scenariusza filmu sensacyjnego, ale jako człowiek często podróżujący nie chciałbym, żeby w kraju, który nie jest przychylny Izraelowi, żebym został zatrzymany, bo na przykład moje dane osobowe zostaną wykorzystane do legalizacji agentów państwa izraelskiego. Domniemuję, że CBA nie dołożyło żadnych starań, żeby zabezpieczyć, żeby te dane były utylizowane w sposób, że tak powiem, uporządkowany i żeby CBA miało wgląd. A tak jak mówię, po przeczytaniu różnych informacji na temat tego systemu wiem, że te dane tam się znajdowały. W moim przypadku 1,8 gigabajta filmów, zdjęć, korespondencji, cała masa różnych rzeczy, które pozwala dokładnie zbudować profil osoby, która będzie się nazywała tak jak ja, tylko nie będzie mną. Natomiast jako zamierzam złożyć doniesienie o taką czynność, jaką jest nielegalny podsłuch, chociaż mam świadomość tego, że nie liczę na to, że to działanie zostanie podjęte przez prokuratora, ale wiem, że nawet umorzone postępowanie ma tą specyfikę, że można do niego wrócić, jak się zmieni władza. Po drugie, moja żona w tej chwili się konsultuje z prawnikiem, ponieważ no jednak ten telefon od czasu do czasu bywał również w otoczeniu bezpośrednim. Nie ma żadnej wątpliwości, że o ile ja jestem elementem wrogim, niepewnym i pozbawionym przymiotów patrioty polskiego, to moja żona takich przymiotów jej nie da się zarzucić, bo ona jest zwykłym, szarym obywatelem, która ma jednego pecha, że wyszła za mnie za mąż. I nie ma wątpliwości, że słuchanie jej, a Pegasus umożliwiał taką sytuację, stanowi naruszenie. I znowu, żeby było jasne, nie mam cienia wątpliwości, że to postępowanie nie zostanie podjęte również. Ale oliwa nieżywa, zawsze sprawiedliwa, na wierzch wypłynie, kwestia czasu. Dziękuję bardzo. Pani marszałek Gabriela Morawska-Stanecka, potem pani senator Magdalena Kochan. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Ja odstosunkowując się do tego, co pan przed chwilą powiedział, muszę pana poinformować, że my już zajmowaliśmy się kwestią umowy CBA i NSO i nikt w tej kwestii tyle, ile mógł, to zrobił. A odnośnie danych, które są wyprowadzane, które są gromadzone, to istnieje wysokie prawdopodobieństwo i to na podstawie informacji Citizen Lab, ale też karnistów z Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy u nas również byli wysłuchiwani, i profesora Cola, że wysokie prawdopodobieństwo, że te dane znajdują się poza granicami państwa polskiego. I oczywiście zdajemy sobie sprawę, że
teraz, czyli kiedy władza jest w takich rękach, w jakich jest, no to nie będzie wyjaśnione, ale ja jako Polka również mam głęboką nadzieję, że kiedyś to się będzie wyjaśnione, osądzone i konsekwencje prawne będą wykazane. Ale ja mam pytanie jeszcze odnośnie telefonu. Pierwsza kwestia, czy w czasie, kiedy pan to postępowanie było prowadzone, czy pan miał jakiekolwiek kontakty z CBA, czy kiedykolwiek chciano pana przesłuchać, czy prokuratora chciała pana przesłuchać w tej sprawie, w jakiejkolwiek sprawie, czy oni, oczywiście, że powodu nie ma racjonalnie i prawnego, żeby panu założyć taką szpiegującą aplikację, ale czy w tym czasie były jakieś takie kwestie, które by u pana spowodowały no, przypuszczenie, że mogą się panem zajmować w cudzysłowie? Poza rokiem 2016, czerwiec, kiedy grupa oficerów wizytowała moje biuro i mój dom, oraz wrzesień albo październik, przepraszam, nie pamiętam, przesłuchania we Wrocławiu, nie byłem przesłuchiwany, ani nie byłem wzywany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, ani żadną inną służbę państwa polskiego. Natomiast czy był powód do słuchania, czy nie, można powiedzieć tak. Jest taka przypowieść, że bodajże Ribbentrop twierdził o tym, kto jest Żydem, decyduje ja. W związku z tym o tym, czy jestem wrogiem, czy nie, możemy się dowiedzieć za 24 godziny, bo się może okazać, że właśnie wychodząc z Senatu zostaną mi nałożone kajdanki, albo się właśnie uruchomiło śledztwo, które zostaną postawione mi zarzuty. Nie ukrywam, że miałem dużą dyskusję z żoną na temat tego, czy stawać przed państwem, bowiem ona się obawia, że właśnie będzie taka sytuacja. Natomiast powiem szczerze, że uważam, że są sytuacje, w których nie warto się bać, bo strach ma wielkie oczy, ale warto stanąć i powiedzieć nie, nie zgadzam się na tą sytuację i chcę powiedzieć tak, nie akceptuję sytuacji, w której państwo polskie za wielkie pieniądze słucha moich rozmów. Sytuacji takiej, gdyby chciało się dowiedzieć, wystarczy mnie wezwać albo po prostu założyć legalny podsłuch. Jak rozumiem, używanie Pegasusa miało tą specyfikę, że używający tego urządzenia zakładali, że to nigdy nie zostanie ujawnione. I gdyby wiedzieli, że to się ujawni, prawdopodobnie byliby dużo bardziej ostrożni albo bardziej selektywni. Ja mogę powiedzieć tak, nie uczestniczyłem w żadnym działaniu, które miało na celu obalić przemocą lub nielegalnie władzę Rzeczpospolitej Polskiej. Nie jestem świadomy, że uczestniczyłem w jakimkolwiek spisku międzynarodowym, czy szmuglu narkotyków, nie wiem, działań takich, które mają walor zorganizowanej grupy przestępczej, czy działania wywiadowczego. Aczkolwiek sporządzam co tydzień raporty dotyczące sytuacji polityczno-społecznej czy gospodarczej dla moich klientów i część z nich jest wysyłana za granicę, co pewnie dałoby się podciągnąć pod działania kryptowywiadowcze. Chociaż tak jak mówię, to raczej jest biały wywiad, bo to się opiera o to, co czytamy w gazetach i w mediach społecznościowych. Ja mam jeszcze jedną uwagę do tego, co pan mówi, bo pan cały czas mówi o podsłuchiwaniu, a ja zwracam uwagę, że to nie jest podsłuchiwanie, tylko masywna inwigilacja. Tak, możliwość nagrywania, tak, obserwowania, wszystkiego co wokół. Dlatego tutaj faktycznie nie dziwię się stanowisku pana żony w odnośnie kwestii kroków prawnych wobec niej. Zakładam, że podejmie taką decyzję, bo jest osobą również waleczną i również jako magister prawa uważa, że pewne rzeczy się w głowie nie mieszczą. Dokładnie. I jeszcze mam pytanie, czy na tym iPhone'ie, który był przedmiotem jakby założenia tego oprogramowania. Czy pan miał skrzynkę mailową? Tak. Miałem wszystkie dostępne komunikatory, w tym szyfrowany komunikator Uscrypt. Miałem skrzynkę mailową firmową, a tak naprawdę 4 skrzynki mailowe, bo tak akurat wyszło. Korzystałem również z poczty Google'a, wszystkich komunikatorów, które są dostępne, czyli Telegram, Viber, WhatsApp, Trema. I kolejne pytanie już ostatnie, czy po tym okresie, kiedy pan był inwigilowany, czy pan pamięta 18-19 rok, czy pan zmieniał hasła do maili, do skrzynek, czy ma pan taki zwyczaj zmieniać hasła, bo ten system również może jakby ukraść tożsamość, czy ta osoba, która go wykorzystuje. Jak się dowiedziałem, że byłem inwigilowany, zmieniłem, ale wcześniej nie zmieniałem, bo były to hasła, które z punktu widzenia zabezpieczenia były przez mojego informatyka, bo jakby obsługą urządzeń, w sensie technicznym zajmuje się informatyk, ja nie mam pojęcia o tym.
były ustawione w taki sposób, że one w zasadzie, znaczy nigdy nie spotkałem się z możliwością przełamania barier, które dysponujemy jako agencja, a mogę powiedzieć, że wielokrotnie, no w zasadzie codziennie jesteśmy bombardowani różnego rodzaju atakami, mniej lub bardziej udanymi, hakerskimi. Natomiast do tej pory nikt nie przełamał tego systemu zabezpieczeń. Na telefonie również jakby no, nie widziałem sytuacji, w której mogłem się domyślić, że ktoś może coś robić. Ja mam też świadomość tego, że w przeciwieństwie do zwykłego podsłuchu Pegasus umożliwia wkładanie pewnych rzeczy na urządzenia i powiem szczerze, że to jest ta formuła, która jest chyba najbardziej niebezpieczna, bo ona pozwala wykreować rzeczywistość i stworzyć z człowieka zupełnie niewinnego, masywnego przestępcę. I pan sobie zdaje sprawę, że tak, w zasadzie do okresu, kiedy się pan dowiedział, to pana skrzynka mailowa już nie przyda pomocą ataków na iPhone'a, tylko w ogóle mogła być cały czas pod... Znaczy ja mam niestety głębokie przekonanie, że największym dramatem państwa polskiego jest postępująca prywatyzacja służb i to, co mnie przeraża, to to, że istnieją firmy na rynku, które oferują różnego rodzaju usługi w oparciu o zasób informacyjny zdobyty z zasobów państwa polskiego, który powinien być objęty tajemnicą. I to, czego ja się boję, bo tak mówię, nie mam problemu z tym, że państwo polskie słucha mnie i służby mnie monitorują pod warunkiem, że robią to w granicach prawa. To, czego się boję, to to, że może zostać użyte informacje po pierwsze w celach prywatnych, po drugie może być użyte do na przykład wspierania firm państwowych, które konkurują z firmami prywatnymi w przetargach. I to jest taki obszar, o którym wiem, że jest przedmiotem również zainteresowania Amnesty International. Nie chcę się rozwijać, bo nie mam jeszcze wiedzy na ten temat, jak to szczegółowo wychodzi, ale absolutnie dopuszczam sytuację taką, w której ze względów konkurencyjnych funkcjonariusze z państwa polskiego po prostu przekazują informacje zdobyte w taki sposób. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani senator Magdalena Kochan. Bardzo dziękuję. Zanim zadam pytanie, upewnię się, bo ja odczytuję to jako ironiczne stwierdzenie, słusznie miniony reżim Platforma Obywatelska PSL. Tak, to jest szydercze. Bardzo dziękuję. Pana historia zaangażowania w życie polityczne datuje się od lat 80., stąd też znajomość z tymi, którzy dzisiaj piastują najwyższe stanowiska w takim organie państwa jak CBA. Czy pana dawny znajomy, pan minister dzisiaj Kamiński, kontaktował się z panem kiedykolwiek, nawet na stopie koleżeńskiej? Czy to jest w związku z pana innymi niż on ma, jak sądzę, poglądami, taki związek, że rozeszły się wasze drogi i w ogóle nie kontaktujecie się na gruncie prywatnym? Ostatni raz, kiedy mieliśmy kontakt, to był rok 93, kiedy działała inicjatywa 3/4 w Krakowie, a w Warszawie Liga Republikańska, które to inicjatywy próbowały powstrzymać wybór Aleksandra Kwaśniewskiego na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. I to był chyba ostatni czas, kiedy miałem kontakt z panem Kamińskim. Później nie mieliśmy ani na stopie prywatnej, ani na stopie żadnej innej. Ja pytam także z jakąś, powiedzmy sobie szczerze, ironią, bo po tym, jeśli mojego starego znajomego spotkałaby taka kara jak pana w sensie inwigilacji, to takiej, no, masywnej, to ja jednak miałabym może na tyle cywilnej odwagi powiedziała: stary, przepraszam, coś się pomyliłam, to nie o ciebie chodziło, albo coś, ale to nawiązując tylko do pana sarkazmu i ironii. Nie spodziewam się tego po panu dzisiaj niestety, ministrze. Czy pan powiedział, że w kampaniach 18 i 19 roku wspierał pan poszczególnych kandydatów do, ja nie pytam o nazwiska tych osób, tylko chciałam zapytać, czy wśród nich byli znaczący lub pełniący w określonych partiach politycznych wysokie funkcje, czy byli tacy kandydaci? Tak. Byli tacy kandydaci. Czy pan z tym wspieraniem ich kampanii nie wiąże także chęci dowiedzenia się o panu więcej poprzez tak nielegalną inwigilację? Znaczy zakładam, że wiedza na mój temat była wystarczająca. Raczej chodziło o to, jakich rad i wsparcia udzielam. Zaznaczam, żeby potem już nie było, bo zakładam, że mogą się pojawić takie wątpliwości. Jeżeli chodzi o pomoc finansową, ogranicza się do wpłat legalnych, zgłoszonych. Jestem uwidoczniony w
w sprawozdaniach funkcjonujących Państwowej Komisji Wyborczej. Natomiast moja pomoc polegała na tym, że pomagałem przygotować treści różnego rodzaju wystąpień, postów, reakcji na pojawiające się ataki, pomysłów na to, jak zaistnieć w przestrzeni publicznej albo jak dotrzeć do wyborców. I to, tak mówię, dotyczy nie jednego ugrupowania, tylko kilku ugrupowań, tych, które są po stronie opozycyjnej. Jak rozumiem, to był powód główny, dla którego te rady także były bronią, za jaką... Wiedza pozwala zapobiegać albo neutralizować skuteczność danych działań. Nie mam wątpliwości, że podsłuchiwanie czy monitorowanie planów strategicznych przygotowanych na poziomie kampanii, na poziomie sztabu wyborczego, czy też indywidualnych kampanii, bo przecież tak na końcu walka się rozgrywa również w okręgach wyborczych, gdzie poszczególni kandydaci mogą mieć lepsze lub gorsze wyniki, zależnie od tego, jak konkurenci zareagują. W związku z tym, w tym sensie na pewno tego typu wiedza była użyteczna dla strony rządowej, która walczyła we wszystkich tych kampaniach o sukces. Niestety w części sukces odniosła, chociaż państwa obecność wskazuje, że nie wszędzie. Bardzo dziękuję. Ja tylko chciałam powiedzieć, że pewnie większość z nas siedzących tutaj, a także większość w Senacie i chyba nie tylko, podziela pański pogląd dotyczący odwagi. Tak, to jest czas, kiedy musimy mieć odwagę. Dziękuję bardzo. Zgadzam się. Dziękuję bardzo, senator Wadym Tyszkiewicz. Ja mam pytanie, troszeczkę chciałbym oddzielić politykę od biznesu na moment i proszę mi powiedzieć, czy jeżeli byśmy szli w kierunku, że jakiś powód do pana inwigilacji była sprawa Ciechu, to proszę mi powiedzieć, czy po 23 marca 2018 roku kontaktował się pan z panem ministrem Tamborskim? Spotykamy się 2-3 razy w roku w ramach organizacji Pracodawcy RP, w której i pan Tamborski, i ja jesteśmy członkami i współpracujemy z tą organizacją. Ja w tym okresie byłem wiceprezydentem Pracodawców RP. Przepraszam, tak, chyba w 18 roku jeszcze byłem wiceprezydentem, bo od, jak się skończyła kadencja, wykonuję funkcję społecznego doradcy do niedawna prezydenta Andrzeja Malinowskiego, a obecnie prezesa Rafała Baniaka. I traktuję to jako po prostu zadanie, którym realizuję swoje oczekiwania wobec rzeczywistości zgłaszane w obszarze prawa podatkowego, regulacji biznesowych i tak dalej. W związku z tym z Pawłem Tamborskim od momentu, kiedy przestał pełnić funkcję wiceministra, spotykamy się. Głównym forum spotykań się jest właśnie spotkanie w Pracodawcach RP. Nie spotykaliśmy się prywatnie, nie dzwonimy do siebie na urodziny. Życzenia świąteczne dwa razy do roku i 2-3 spotkania w roku w ramach Pracodawców RP. Taka jest forma kontaktu. Okej, ale chciałbym się upewnić, w tym okresie o Ciechu nie rozmawialiście? Znaczy, ja mogę powiedzieć tak, myśmy nigdy o Ciechu nie rozmawiali, w sensie takim, że nigdy mnie pan minister nie pytał o sprawy dotyczące Ciechu. Ja mogę powiedzieć, że udzieliłem dwóch rad, z których jednej skorzystał, z drugiej nie skorzystał. Jedna dotyczyła tego, jak usłyszałem w trakcie jego rozmowy z Rafałem Baniakiem, że był na spotkaniu z przedstawicielem Kulczyk Holding. Poprosiłem go, żeby sporządził notatkę z tego spotkania dla swojego bezpieczeństwa. To jeszcze było przed procesem prywatyzacji. Popatrzył na mnie jak na osobę nienormalną. Powiedziałem mu, musisz produkować dokumenty swojej niewinności, bo w Polsce nie obowiązuje domniemanie niewinności. To jest fikcja, którą wykładają studentom prawa, ale ona nie działa w prokuraturze polskiej. Musisz mieć dowód swojej niewinności, sporządź notatkę. I wiem, że taka notatka powstała. Drugą radę, którą udzieliłem po programie znanej wojowniczki o prawdę i demokrację w Telewizji Polskiej, pani Anity Gargas, poświęconej prywatyzacji Ciech, gdzie spięto to z rosyjskimi mackami i tak dalej, zasugerowałem, że w interesie państwa polskiego jest natychmiast zorganizowanie posiedzenia komisji sejmowej i pokazania wszystkich dokumentów związanych z tym procesem, bo powiedziałem i niestety przewidziałem to, że może się okazać, że po zmianie władzy, kim by ta władza nie była, bo to był jeszcze moment, kiedy nikt tak naprawdę po tej stronie sceny politycznej nie przypuszczał, że ona będzie aż tak głęboka, że ludzie zapomną, zmienią zdanie, zgubią się dokumenty, zmieni się ocena sytuacji. A gdyby była ta komisja w roku 2014, to dzisiaj nie byłoby możliwości bajdurzenia o wielkich stratach dla Skarbu Państwa, bo wszystkie okoliczności merytoryczne związane z tym procesem byłyby po prostu utrwalone w trybie posiedzenia komisji sejmowej, ale niestety nie posłuchali. Pan Paweł Tamborski nie posłuchał tej rady. No i mamy to, co mamy. Natomiast nigdy z panem Tamborskim nie rozmawiałem na temat
procesu prywatyzacji czy firmy Ciech? Drugie pytanie chciałbym, bo to już wybrzmiało tutaj w wypowiedziach, ale gdyby pan powiedział tak lub nie, tak dosadnie. Czy po 2018 roku miał pan postawione jakiekolwiek zarzuty przez prokuraturę? Od roku 2005, kiedy postawiono mi zarzuty, nie mam żadnej wiedzy o nowych zarzutach, aczkolwiek różnica między tym, czy są mi postawione, czy nie, nikt mi ich nie przedstawił, natomiast być może są przygotowywane. Nie przedstawiono mi żadnych zarzutów. Jasne. I ostatnie pytanie, pana zdaniem oczywiście. Ja już to odkładam na bok, na moment politykę. Chodzi o to, że tego typu praktyki, czyli inwigilowanie i podsłuchanie ludzi, którzy prowadzą firmę, i domyślam się, że też pan prowadził jakieś rozmowy czy negocjacje z firmami zagranicznymi. Chodzi mi o wpływ tego typu zdarzeń na pozyskiwanie inwestorów, inwestor zagraniczny, duzi inwestorzy, którzy rozmawiają o setkach milionów złotych czy o miliardach, mający świadomość tego, że poprzez powiedzmy używanie tego typu narzędzi w stosunku do ich rozmówców, Polaków, ci inwestorzy również też mogą być inwigilowani pośrednio i podsłuchiwani. Pana zdaniem, jaki to ma wpływ na wizerunek Polski jako kraju, który chce pozyskiwać inwestorów, już o Niemcach nie wspomnę. Generalnie, miał pan kontakty z firmami zagranicznymi i czy teoretycznie poprzez pana inwestorzy mogli być też w jakiś sposób podsłuchiwani i te rozmowy mogły wychodzić na zewnątrz, poza firmę, poza wasze osobiste kontakty, trafiając gdzieś na serwery izraelskie czy w ogóle do służb specjalnych? Dziękuję. Połowa projektów realizowanych przez moją agencję jest realizowana na zlecenie we współpracy z klientami zagranicznymi. Część z nich dotyczy projektów realizowanych w Polsce, część z nich dotyczy projektów realizowanych w tej części Europy, bo mamy akurat taką kompetencję, że posiadamy wiedzę na temat na przykład rynku ukraińskiego, rynku rumuńskiego, rynku czeskiego czy rynku niemieckiego. I we współpracy z klientami realizujemy tego typu informacje. Ja zadałem pytanie inwestorowi reprezentującemu firmę HMS Bergba, prezesowi, przed wejściem na salę, czy mogę użyć nazwy i informacji na temat tego, co robiłem, bo mam jedną żelazną zasadę. Poza organami państwa, które są do tego uprawnione, nie udzielam żadnych informacji, dla kogo pracuję, co robię i w jaki sposób działam, bo to jest mój warsztat zawodowy. Jeżeli bym się chwalił, jakie usługi i komu świadczę, jakich porad udzielam, to wypadłbym po prostu z rynku. W związku z tym, ale nie mam wątpliwości, że wiedza na ten temat, akurat musiałem przekazać informację, przed jakim gremium staję, jaki typ pytań może paść. Pan prezes był zdziwiony, ale powiedział mu prawdę, bo i tak właśnie przygotowujemy działania, które mają na celu pokazanie prawdziwego oblicza rządu polskiego, w jaki sposób wygoniono wszystkich, podkreślam, prywatnych inwestorów z sektora węglowego. Wszystkich. Było 7 dużych projektów, które dzisiaj mogłyby zasypać owe 11 milionów ton braku węgla na polskim rynku. I wszystkie te inwestycje miały być sfinansowane bez złotówki środków publicznych. Wszystkie zostały zniszczone, wygonione. Mamy już pierwszy pozew do arbitrażu ze strony firmy Prayer na 2 miliardy chyba euro. My będziemy wnioskowali o mniejszą kwotę, bo projekt nie wszedł aż tak głęboko w tą fazę realizacyjną, ale to będą również setki milionów euro. I w tym sensie no na pewno to nie buduje prestiżu. I tak jak powiedziałem, moją największą obawą jest to, że w wyniku postępującej prywatyzacji służb różnego rodzaju informacje po prostu wychodzą na zewnątrz albo mogą wychodzić, bo dowodów twardych na to nie mam. Pan marszałek Michał Kamiński. No właśnie ja o to chciałem zapytać, ponieważ po poprzedniej wypowiedzi pan w zasadzie, w jednej z poprzednich zdań, no pan w zasadzie powiedział rzecz, która powinna momentalnie być paskiem we wszystkich, w każdym demokratycznym kraju i praktycznie zmienić w ogóle temat naszej debaty. Pan bowiem wypowiedział, teraz jak rozumiem pan skorygował tę wypowiedź, dlatego prosiłbym o precyzję, że dysponuje pan wiedzą, że nastąpiła w Polsce prywatyzacja służb i że te zdobywane, nie wiemy do końca nawet czy legalnie, ale powiedzmy przez służby informacje jakiekolwiek, bo pan powiedział o pana politycznej stronie, ale pan senator Tyszkiewicz słusznie zwrócił uwagę na pana biznesową rzecz. I oto my wszyscy się tutaj pasjonujemy polityką, bo mówię o tym, żeby nasi widzowie wiedzieli dokładnie, co pan zasugerował albo co pan powiedział. Pan w zasadzie powiedział o to, że w Polsce, no,
chcę dopytać, co pan miał na myśli, bo ja rozumiem to o to tak, że służby mogą zdobywać jakąś informację w ogóle nie dotyczącą polityki, na przykład dotyczącą pana klienta. W sprawie zupełnie legalnej, zupełnie niekontrowersyjnej, po prostu pan prowadzi jakiś interes i oto, jak rozumiem, pan nam powiedział, że istnieje możliwość co pan bliżej wie na ten temat, że oto ktoś ze służb, że jakaś firma prywatna, bo pan to powiedział, że prywatne firmy oferują na rynku wiedzę, którą zdobyły służby specjalne. To nie jest prywatyzacja, jak pan to efektownie nazwał. To jest bandytyzm, przestępstwo, okradanie państwa polskiego, okradanie jego obywateli z prywatności, po prostu skandal, przy którym afera Watergate blednie. Bo okazuje się, jeżeli pan ma rację, że państwo polskie wydaje ogromne pieniądze na nie wiemy w ogóle czy legalny system, a później wiedza zdobywana przez ten legalny system nie służy już nawet, co i tak byłoby skandalem, do niszczenia politycznych przeciwników czy szukania na nich brudów, ale po prostu jest elementem biznesu w naszym kraju. Tylko w biznesu, że tak powiem, nielegalnego. I chciałbym, żeby pan to rozwinął, bo to jest rzecz autentycznie szokująca i do tej pory na naszej komisji do mikrofonu przed Senatem nikt publicznie polskich służb o to nie oskarżył, więc dlatego jestem tym poruszony. Nie jest tajemnicą, że kupienie bilingu pana telefonu będzie kosztowało 2000 zł. Możemy zrobić takie ćwiczenie, czy można go kupić, choć pewnie po dzisiejszej deklaracji będzie to nieco trudniejsze albo droższe. Natomiast zakładam, że kupienie bilingu pana telefonu nie będzie specjalnie trudne i znajdą się tacy, którzy chętnie zaoferują taką usługę. I nie będą to krasnoludki, tylko to będą byli funkcjonariusze, którzy mają kontakt ze służbami, które mają dostęp i mogą ten billing zgrać, bo oczywiście możemy założyć, że sprzedają to pracownicy firm telekomunikacyjnych. Ale zakładam, że jeżeli sprzedają to pracownicy firm telekomunikacyjnych, to również to powinno być obiektem zainteresowania służb, a z jakiegoś powodu nie jest. Co do tego, że billingi można kupić, nie mam żadnej wątpliwości, że można je kupić. Co do informacji dotyczących różnego rodzaju, co do Pegasusa nie wiem, bo podkreślam, nie mam wiedzy skąd te informacje mogą być zdobywane, ale to co mnie najbardziej przeraża i czego się najbardziej boję, to jest prywatny wywiad, że tak powiem gospodarczy i montowanie różnego rodzaju urządzeń podsłuchowych, monitorujących, połączenie, wykorzystanie dostępu do tak zwanego bębna, czyli to co się znajduje na temat każdego z nas w gestii służb, mandaty, postępowania podatkowe, niebieska karta, jeżeli taki problem ktoś ma i używa przemocy wobec swoich współdomowników. Tego typu informacje wrażliwe również można kupić na rynku. I opieram się o deklarację, którą usłyszałem. I oczywiście mam świadomość tego, że w tej chwili pewnie może nastąpić wzmożenie i poszukiwanie źródeł przecieku. Ale to jest tak, że po prostu pewne rzeczy wyciekają. Nie mam dzisiaj, tak powiedziałem, nie mam stuprocentowej wiedzy, że z informacji, chciałbym jasno podkreślić, nie mam wiedzy, że z mojego podsłuchu zostały przekazane informacje, ale mam powody przypuszczać, że jednym z powodów, dla których byłem monitorowany, był toczący się przetarg, w której konkurentem firmy prywatnej, zagranicznej prywatnej firmy, którą obsługiwałem, była spółka kontrolowana przez Skarb Państwa i usłyszałem taką tezę, czy aby nie był to powód. Nie mam na to wiedzy ani dowodów, bo finalnie mój klient wygrał. Ja rozumiem, ale to jakby jasne. Ja jakby proszę mi zrozumieć, czy w takim razie zasadnym będzie podsumowanie tej części pana wypowiedzi jako stwierdzenie, że istnieje poważne podejrzenie, czy niebezpieczeństwo, może to jest lepiej sformułowanie, może lepsze sformułowanie, że choćby z uwagi na to, co myśmy już dzisiaj niezależnie od pana ustalili, nawet nie dzisiaj, tylko w ogóle jako komisja, czyli całego, bym powiedział, szarej strefy związanej z działalnością tu konkretnie systemu Pegasus, bo my to już wiemy prawie na pewno jako komisja, że były bardzo wątpliwe podstawy prawne przez państwo polskie zastosowane do zakupu tego procesu. My wiemy, że w ogóle zgody na podsłuch wydawane przez sąd mają się nijak do możliwości technicznych tego systemu. Czyli tu mamy całą ogromną szarą jakby od strony prawnej sferę, która jakby, jak rozumiem, jeszcze bardziej uprawdopodabnia tezę, że ta wiedza, bardzo często wrażliwa, jak pan słusznie wskazywał, dotycząca takich rzeczy intymnych i
i osób, ale także firm, no może być po prostu w związku z tą szarością całego tego procederu, tak to nazwijmy, po prostu elementem, no chyba to nie nazwać tego korupcją należy, ale w jakimś sensie no, wykradaniem danych i po prostu no, prywatyzacją państwa. Znaczy nie ma dzisiaj ważniejszej rzeczy jak dane. Dane osobowe, wiedza na temat poszczególnych projektów, czy wiedza na temat działań podejmowanych przez konkurencję, czy organizację. Tylko polityczną. Nie, bo polityka pewnie jest gdzieś jednym z mniej istotnych elementów, bo jeżeli ktoś podejmie decyzję, że budujemy autostrady z cementu, to będą zarabiać cementownie. Jak podejmiemy, że budujemy z asfaltu, to będzie zarabiać przemysł petrochemiczny. Wiedza o tym, z czego będzie budowana autostrada, może spowodować, że kurs akcji pójdzie w górę albo w dół. Wiedza o tym, że zostanie zmieniona regulacja dotycząca bardzo szczegółowego obszaru, może spowodować, że ktoś zarabia pieniądze lub nie. Ja mogę powiedzieć, że ze swojego doświadczenia lobbysty zawodowego pamiętam, jak na początku lat 90. Ministerstwo Finansów zniosło podatek cło na jeden typ produktów. Stare przepisy obowiązywały do 28 lutego, a nowe od 1 marca. Tak chciał, żeby był 29 lutego, w którym nie obowiązywały żadne przepisy. I wjechało parę pociągów z towarami, które pozwoliły zarobić duże pieniądze legalnie, bo nie było cła 29 lutego. Oczywiście wiedza o tym była wiedzą ekskluzywną i dotyczyła bardzo wąskiej grupy ludzi. Więc ja widziałem dziesiątki sytuacji, w której motywowane wysokim albo bardzo takim szlachetnym interesem społecznym przepisy były zgłaszane przez różnych graczy, którzy no na końcu to służyło, że ktoś zarabiał, ktoś tracił, bo zawsze ktoś zarabia i ktoś traci. A wiedza o tym, co robi druga strona, jest bezcenna, bo pozwala, tak powiedziałem, albo osłabić skuteczność, albo wręcz zatrzymać pewne działania, które mogą zmienić bieg rzeczy. Ja już kończę, tylko chciałem panu za to podziękować, bo w zasadzie my, co jest zrozumiałe, myśmy się byli zafiksowani na tym politycznym wątku naszej, także z pana rozmowy, ale tutaj no pan, nie ukrywam, no pan do nas, myślę, do naszej refleksji no dorzucił niezwykle istotny element, który nam do tej pory trochę umykał. To znaczy, że być może w ogóle sprawa polityczna jest, ten polityczny aspekt afery Pegasusa jest istotny, jest bardzo ważny, ale być może jest też tylko jednym z elementów gigantycznej afery po prostu. Znaczy, ja chcę zwrócić uwagę na ten obszar prywatnych inwestorów w sektorze węgla, bo żyjemy w bardzo konkretnym momencie historycznym. I chcę, żeby jasno wybrzmiało. Rząd Prawa i Sprawiedliwości przez 7 lat konsekwentnie niszczył wszystkie prywatne inwestycje oparte o prywatne środki, podkreślam, o prywatne środki, na ryzyko i rachunek inwestorów i wszystkich wygonił. Nie ma ani jednej inwestycji, która może być zrealizowana, a dzisiaj nie byłoby problemu dostępności węgla. Dzisiaj nie byłoby problemu tego, że grozi nam zimna zima, jak twierdzą komentatorzy. Co gorsza, bo to nawet była taka sytuacja, że w sprawie naszego projektu była zaangażowana ambasador pani Mosbacher, która jak wiemy była bardzo skuteczną lobbystką inwestycji amerykańskich. No ale niestety ten inwestor amerykański dotarł do niej tuż przed końcem jej misji. W związku z tym nie udało się przekonać rządu. Znaczy rozpoczęły się rozmowy, ale one się bardzo szybko po 3 miesiącach skończyły i zerwano te rozmowy. Podkreślam, na etapie, kiedy firma przeprowadziła due diligence i była gotowa do negocjacji ceny zakupu infrastruktury, którą państwo polskie wydało 600 milionów złotych, żeby zasypać szyby, które można było sprzedać za 200 milionów i mieć 3,5 miliona ton węgla i 5 tysięcy nowych miejsc pracy przez 20 lat. I to jest coś, co jest niezrozumiałe. Zakładam, że wiedza na temat tego, co myśmy robili, bo interwencje były u ambasadora niemieckiego, u ambasadora amerykańskiego, przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, sekretarz stanu, sekretarz przemysłu. Wszystkie te osoby były jakby briefowane, przygotowywano, proszono. Pisma szły do wszystkich świętych w rządzie polskim i wszyscy konsekwentnie mówili nie. Panie prezesie, ja mam dwie sprawy, które chciałbym z panem wyjaśnić. Jedna jest ciągiem dalszym tych pytań, które zadawał pan marszałek Kamiński. Bo pana pierwsza wypowiedź, kiedy pan powiedział, jest niezwykle ważna. Wtedy pan powiedział, jakieś pół godziny temu, że jednym z najważniejszych problemów państwa polskiego dziś jest prywatyzacja służb. Tak uważam. I to,
że pojawiają się prywatne firmy, pan tego sformułowania użył, które korzystają z zasobu wiedzy, którą zdobywają służby państwowe i które tą wiedzą handlują. Czy pan potwierdza? Tak. Mam takie przekonanie w oparciu o ileś poszlak, bo też chciałbym, żeby to było jasne. Nie mam twardych dowodów, bo gdybym miał takie, to zaniósłbym do prokuratury. Natomiast mam poszlaki, które wskazują na to, że różne informacje, które nie powinny wypłynąć, wypłynęły. One nie miały szansy wypłynąć w sposób inny niż w taki sposób, że zdobyto je drogą operacyjną i udostępniono podmiotom konkurencyjnym. Użyję jednego przykładu tylko po to, żeby zilustrować, jak to mogło działać. Wszyscy wiemy, że podsłuchy w Sowie i Przyjaciołach zostały zorganizowane przez Marka Falentę, który raportował oficerom CBA o poszczególnych zdarzeniach, licząc na ochronę swoich interesów. Jak to się potoczyło, wiemy. Natomiast nie mam żadnej wątpliwości, że informacje na ten temat były przekazywane z intencją polityczną dla oficerów CBA, a czysto biznesową przez pana Marka Falentę. Dla niego to był po prostu biznes. I kolejne wątki, które się odsłaniają, bo to trwa, szykuje się kolejna sprawa przeciwko panu Falencie. Ja akurat mam taką przypadłość, że przez 11 lat prowadziłem w ramach swojego biznesu klub Demeter, który był zlokalizowany na ulicy Górnośląskiej 24. Było to miejsce zamknięte dla zwykłych gości, było to tylko dla członków klubu. Miejsce, w którym bywali politycy wszystkich opcji, żeby było jasne. Prawo i Sprawiedliwość również tam bywało. To było miejsce, gdzie się spotykał głównie biznes i rozmawiano o biznesie. I też była mowa o tym, że się pojawią taśmy klubu Demeter. One do tej pory się nie pojawiły, chociaż być może były nagrywane, bo duże okna, które tam widniały, pozwalały nagrywać w sposób łatwy i prosty. Natomiast mam świadomość tego, bo obserwuję to od 30 lat, że wiedza na temat tego, co przygotowuje biznes, odgrywa bardzo często kluczowe znaczenie w relacjach politycznych albo w decyzjach politycznych. I gdyby komisja chciała, to ja się mogę postarać, że zbiorę kilka konkretnych przykładów z historii, które po prostu pokazują, że tak jest. To, co pan mówi, jest niezwykle istotne. Dopytam jeszcze, pan uważa, że ten proceder powstał albo przynajmniej nasilił się po roku 2015? On jest na pewno w tej chwili przedmiotem, że tak powiem, nasilenia się według mnie, bo to trudno, nie mam miernika, żeby to powiedzieć, że wtedy było 100, a dzisiaj jest 300. Ale mam przekonanie, że dzisiaj ta prywatyzacja postępuje coraz mocniej i nie mam wątpliwości, że taka służba jak Centralne Biuro Antykorupcyjne jest policją polityczną w nowym wydaniu państwa polskiego. Realizuje cel polityczny Prawa i Sprawiedliwość. Nie mam najmniejszej wątpliwości, czego korzenie sięgają roku 2014 i afery podsłuchowej. Delegatura we Wrocławiu, która prowadziła śledztwo w sprawie podsłuchów w Sowie i Przyjaciołach, była to grupa oficerów bardzo blisko związana, którzy później zrobili karierę za czasów Prawa i Sprawiedliwości i realizowali cel polityczny, a nie cel walki kryminalnej i walki z przestępstwami. Bo ile śledztw zamieniło się w zarzuty w sprawie Sowy i Przyjaciół? Ja nie znam żadnego. Więc również nie mam wątpliwości. Z naszej wiedzy wynika, że zero. Więc nie mam wątpliwości, że głównym celem była walka polityczna. I nie mam dzisiaj też wątpliwości, że skoro sprawa znamy, nie wiem, zakładam, że państwo znają sprawę oficera, który został wysłany w roku 2016 na Podkarpacie, żeby znaleźć kwity na szefa CBA, pana Wojtunika, a znalazł dowody świadczące o, że tak powiem, niemoralnym prowadzeniu się wysokich funkcjonariuszy Prawa i Sprawiedliwość. I za to, że przyjechał z taką informacją, został wyrzucony. Ja miałem okazję rozmawiać z nim, jak również z jego prawniczką, która pytała mnie, co zrobić, żeby ta wiedza została ujawniona. No i to są takie sytuacje, w których wiemy, że ludzie, którzy dopuszczają się różnego rodzaju przestępstw, są chronieni przez państwo polskie i przez służby tego państwa, które są teoretycznie powołane do tego, żeby takich ludzi postawić przed obliczem sprawiedliwości. Kolejna sprawa. Wyniesienie 9 czy 15, bo tam różne kwoty padają, milionów złotych z CBA przez kasjerkę, gdy jej mąż grał hazardowo w kasynie. Wszyscy, którzy kiedykolwiek byli w kasynie, wiedzą, że każda wizyta wiąże się z rejestracją i bardzo często nagrania z tych wizyt są przeglądane przez funkcjonariuszy kontroli skarbowej, bo jeżeli ktoś przegrywa milion złotych, no to warto zadać mu pytanie, skąd ma ten milion złotych. I znowu, jak rozumiem, sprawa zamknęła się na poziomie bardzo wąskiej grupy. Kolejny funkcjonariusz, który był niedawno
nawet nie wiem, czy nie stawał przed Państwa komisją, który był współpracownikiem, przepraszam, nie funkcjonariuszem, który powziął wiedzę na temat tego, że oficerowie CBA próbują przejąć dużą kwotę pieniędzy zdeponowaną w jednym z banków, które były z nielegalnego źródła, a próbowali je przejąć na własność, wylądował na ponad rok w więzieniu. I sprawa, zdaje się, nie ma ciągu dalszego. Więc takich wątków jest dużo. I ja te rzeczy znam z opowieści od dziennikarzy, od tych osób, które mi opowiadają. Nie jestem w stanie im pomóc zamienić to w materiał procesowy, bo z różnych powodów to jest trudne. Poza tym nie jestem adwokatem, więc jakby siłą rzeczy ja się ograniczam do strony czysto komunikacyjnej. Ale nie mam wątpliwości, że dzisiaj bardzo wiele rzeczy jest tuszowanych przez służby. I w tym sensie mogę powiedzieć publicznie pod nazwiskiem jako Andrzej Długosz, CBA jest policją polityczną państwa PiS. Dziękuję bardzo. Są to bardzo ważne dla nas pana uwagi i wnioski. Mam jeszcze jedno pytanie doprecyzowujące. Pan mówił o spotkaniach z politykami, którym pomagał pan prowadzić w kampanię w latach 18-19. Pan również wskazał nam te wszystkie dni i miesiące, kiedy nastąpiło 61 ataków Pegasusem na pana iPhone'a. Czy pan wiąże, czy pan przeprowadził taką analizę, że te ataki były w dniach lub koło dni, kiedy pan miał spotkania z tymi politykami, o których pan mówił, że pomagał im w kampaniach, lub z innymi politykami? I że w ten sposób mógłby pan wiązać tą absolutnie niesamowitą, niespotykaną również w pracach naszej komisji liczbę 61 ataków na pana urządzenie dokonane przez Pegasusa i prawdopodobnie przez CBA. Panie przewodniczący, jedną z przypadłości tego telefonu jest to, że on ma bardzo małą pamięć, więc kalendarz musi być usuwany po paru dniach, bo po prostu mały zasób tej informacji. Ale nie prowadzę, rozumiem, na drugie urządzenie. Tak, ale chodzi mi o to, że nie prowadzę kalendarza, zresztą nie prowadzę go świadomie, między innymi po to, żeby w przypadku ataku ze strony służb nie dostarczać im dodatkowych dowodów. Tak jak powiedziałem, gromadzę dowody swojej niewinności, natomiast staram się nie gromadzić poszlak, które mogą być wykorzystane przeciwko mnie. A jako osoba doświadczona mam pełną świadomość i wiedzę na temat tego, w jaki sposób jest to prowadzone. Próbowałem przejrzeć na prośbę pana redaktora, który przygotował artykuł, przejrzeć te daty i przejrzałem je pod kątem maili, które wysyłałem, odbierałem, komentowałem na wszystkich kanałach i one mają związek ze zdarzeniami, w których uczestniczyłem zarówno w sensie politycznym, jak i w sensie gospodarczym. Znaczy, to jestem w stanie, musiałbym wyjąć w tej chwili swoją pocztę. Te daty ataków mają związek z pana aktywnością, z moją aktywnością, zarówno gospodarczą, jak i polityczną. Tak jest. Część jest taka, która mi się w żaden sposób nie skleja, ale to być może było pochodna tego, że panowie oficerowie zakładali, że uczestniczę w czymś, czego ja nie pamiętam albo nie miałem świadomości, albo po prostu monitorowano na wszelki wypadek, bo te daty są, znaczy intensywność tych dat jest bardzo dziwna, bo one mają taką dziwną dynamikę. To nie jest tak, że stale, tylko co jakiś czas. Więc część z tych dat wiąże mi się z konkretnymi zdarzeniami, w których uczestniczyłem. Bardzo dziękuję. Czy jeszcze są jakieś pytania? Pani senator Kochan, bardzo proszę. Ostatnie tylko, to mi się nasunęło w tej chwili. Pan używa innego, prostszego telefonu. Dlaczego? Znaczy, powód, żeby było jasne, nie ma żadnego związku ze służbami. Ja po prostu bardzo dużo rozmawiam przez telefon i mimo tego, że to urządzenie ma 20 lat, to w dalszym ciągu 4 dni bez ładowania można przez niego intensywnie rozmawiać. Każdy z Państwa prawdopodobnie raz dziennie doładowuje swój smartfon, a ja czasami nie mam szansy na to, żeby to zrobić. Po drugie, jest mały, mieści się w marynarce, dobrze wygląda, nie wypycha kieszeni. I to absolutnie nie ma żadnego związku, bo podkreślam, ten telefon może być również podsłuchiwany. To nie jest tak, że jego nie można podsłuchać. Jego nie można podsłuchać tymi nowoczesnymi oprogramowaniami, bo on nie ma procesora, jego nie można zainfekować. Natomiast podsłuchiwać go oczywiście można, więc w tym sensie to tylko wygoda i nawyk. Ale już niedługo, bo za chyba rok albo 2 lata ma być włączony GSM, więc wtedy już niestety nie będzie można korzystać. Zastanawiam się, co pan prezes Kaczyński dostanie do używania. Panie prezesie, bardzo panu dziękuję. Ja, jak też mam w zwyczaju, pozwolę sobie króciutko podsumować zarówno pana zeznania przed komisją, jak i pana ministra Pawła Tamborskiego.
Więc pan minister Paweł Tamborski zeznał, że według jego wiedzy, którą posiada od organizacji Amnesty International, był atakowany Pegasusem 5 razy między 11 lutego 18 roku a 5 kwietnia 18 roku. Pierwsze z tych włamań nastąpiło kilka godzin przed jego zatrzymaniem o 6 rano 12 lutego 18 roku przez funkcjonariuszy CBA na zlecenie prokuratury. Wiąże on w związku z tym te ataki na swój telefon ze sprawą sprzedaży akcji Ciechu przez Skarb Państwa spółce Kulczyk Chemistry w 2014 roku, bo tego dotyczyło zatrzymanie. Telefon po 12 lutego 2018 roku, który był atakowany Pegasusem, został na wiele godzin zatrzymany przez funkcjonariuszy, a następnie mu oddany. W całej sprawie podnosi pan Tamborski, w mojej ocenie bardzo słusznie, że mimo upływu 4,5 roku od czasu tego zatrzymania i zmiany w międzyczasie po 2 latach zarzutów, do tej pory cała sprawa nie została zakończona, przede wszystkim nie została skierowana do sądu. Z kolei pan Andrzej Długosz, prezes i założyciel agencji Cross Media, zeznał przed komisją, że był między 23 marca 2018 roku a listopadem roku 2019 atakowany Pegasusem według danych Amnesty International aż 61 razy, w tym w niektóre dni wielokrotnie, na przykład 9 września 2019 roku aż 6 razy. Pan Andrzej Długosz zeznał, że może wiązać te przypadki tak liczne i częste ataków Pegasusem z kilkoma sprawami, między innymi ze sprawą śledztwa wokół sprzedaży akcji Ciechu przez Skarb Państwa, chociaż zaznaczył, że nigdy nie pracował przy tej prywatyzacji, natomiast znał pana Tamborskiego oraz pracował dla Ciechu, ale nie w sprawie sprzedaży akcji Ciechu. Wiąże też tak liczne przypadki podsłuchiwania swojego aparatu iPhone'a, którego, co podkreślił, używał pomocniczo głównie w czasie wyjazdów turystycznych za granicą, z projektem zagranicznym utrzymania produkcji w kopalni, czy w dawnej kopalni węgla kamiennego Krupiński, i stwierdził przed komisją, że zarówno w tej sprawie, jak i w kilku innych PiS niszczył wszelkie zalążki prywatnych inwestycji w sektorze węglowym. Wreszcie pan Andrzej Długosz zeznał, że może wiązać tak liczne przypadki ataków na swój telefon ze swoimi kontaktami z politykami, zarówno tymi, którym pomagał w kampaniach wyborczych 18 i 19 roku, jak i z innymi, ponieważ przynajmniej w części, czy w sporej, jak pan powiedział, części tych dat, kiedy pana atakowano Pegasusem, są one w korelacji z pana spotkaniami z politykami. Tyle jeśli chodzi o punkt drugi. Ja mam jeszcze dwa ogłoszenia. Jak najbardziej, już pan oddaję głos. Ja będę miał jeszcze dwa ogłoszenia porządkowe dla członków komisji. Bardzo proszę, panie prezesie. Dla porządku rzeczy dwie korekty. Od 1 czerwca tego roku nie jestem już prezesem zarządu firmy Cross Media, jest nim moja żona. I druga rzecz, inwestycja na Śląsku nie zakładała wznowienia wydobycia na Krupińskim, tylko wykorzystanie infrastruktury Krupińskiego, żeby przejść do nowego złoża i uruchomić wydobycie z nowego złoża. To ważne dla porządku rzeczy.
Dziękuję bardzo za to uściślenie. Moje dwie informacje dla członków komisji są takie, że 5 lipca złożyłem wyjaśnienia w prokuraturze okręgowej w Warszawie w sprawie tej, o której wcześniej na prośbę członków komisji pisałem zawiadomienie o możliwym popełnieniu przestępstwa, mianowicie polegającego na tym, że szantażowano byłego prezydenta pracodawców RP, pana Andrzeja Malinowskiego. To jest ogłoszenie pierwsze. Ogłoszenie drugie. Po konsultacjach wewnętrznych oraz z sekretariatem Parlamentu Europejskiego mogę państwa poinformować, że dojdzie do spotkania członków naszej komisji z członkami Komisji do spraw używania Pegasusa w Unii Europejskiej powołanej przez Parlament Europejski i będzie to prawdopodobnie dzień 19 września tego roku, godziny popołudniowe. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Jeśli nie, bardzo państwu dziękuję. Dziękuję gościom, dziękuję panom, pani i panu mecenasom. Zamykam posiedzenie komisji. Bardzo dziękuję.